Latte Kontakt. My patrzę świat. Witamy dzisiaj grupę Pocahontas. Cześć Rahim. Cześć. I cześć Focus. Cześć. Dobra, mamy kilka... Adrian. Cześć Adrian. Cześć Focus. Dobra, mamy dla was kilka pytań od fanów, które zebraliśmy na wydarzenia na Facebooku. I nie będę leciał jakoś po kolei, ale spróbuję jakby, żeby nie zagmatwać za bardzo. Samość Siborna. Patrząc wstecz. Czy jest w Polsce jakiś artysta, niekoniecznie ze sceny hip-hopowej, z którym chcielibyście coś nagrać? Nie wiem, kto, kogo mam tu się zgodzić. Dobra, a ty Rahim? Wiesz co, generalnie myślę, że na scenie tej polskiej nie ma ludzi, z którymi nie moglibyśmy nagrać, nie? I raczej jak nam na czymś zależy, to jesteśmy w stanie to osiągnąć. Gorzej już z tymi ludźmi z zagranicy wygląda sytuacja, bo to kosztuje, a wiadomo, że stawki są w tysiącach dolarów i ten... Stawki, ponieważ mamy trochę inny przelicznik, taki polski, a nie europejski. Czy według was kultura hip-hopu idzie w dobrą stronę? Jak zmieniło się to wszystko według was na przestrzeni lat? Jebać gimbów. Okej. Okay. Wiesz co, nie wiem, no rozwija się, to na pewno poziom się... że szóste pokolenie, nie? Śmiejemy, że już tyle przerobiliśmy, ale i tak poziom hip-hopu się podniósł. Ja dużo demówek... słucham w Max Flow, wiesz, i widzę, że ten poziom poszedł bardzo do góry. Teraz dużo ciężej jest znaleźć kogoś naprawdę takiego, wiesz, unikatowego, nie? Bo poziom jest w miarę wyrównany. No i też tym samym wychodzi dużo osób, które po prostu są dobre, nie? A nie jakieś wybitne. Nie? A czy znacie jakichś kotów z polskiej albo może nawet suwalskiej grupy hip-hopowej? Suwalskiej nie znam, chociaż oglądałem wizję lokalną waszą też, ale nie pamiętam już teraz dokładnie, bo obejrzałem kilka wizji właśnie z różnych tam miast. Zapałkę. Zapałkę? A tak naprawdę, no to wiesz, gdzieś tych kotów też wspieramy, na przykład w Max Flow Labie, nie? I jest kilku takich, którzy się wybijają, między innymi na przykład K2, który jest kotem już od wielu lat i siedzi w podziemiu, a teraz w końcu będziemy mieli szansę wydać jego płytę legalnie. Sanczek, tu Pocahontas, trudno już, za późno, już się nie wyglądasz. Jaki jest kolejny pomysł na płytę? Nie mogę na razie powiedzieć. Ale na pewno chcemy podnieść znowu poprzeczkę, kawałek i pójść znowu o krok do przodu. Wizja świata. Focus, czy jest coś, czego byś nie zrobił teraz w swoim życiu? Tak. Co takiego? Nie powiem ci. Z kim najlepiej wam pracowało się najlepiej na tym najnowszym krążku? Z jakim artystą? Z Dinem. Okay. Dino, czyli nasz producent, wiesz, człowiek, który po prostu jest totalnie oddany temu, co robi i jest do tego bardzo taki jakby ugodowy i jego jakby celem jest zadowolenie nas przede wszystkim, więc nie ma takiego, wiesz, jakby takiej zachowawczości, że on producent, to on wie lepiej i to musi tak być, wiesz, on bardzo nam się podobało, że kiedy mieliśmy jakieś uwagi, że coś nam jeszcze nie grało, no to Dino robił wszystko, żeby było idealnie, żebyśmy powiedzieli tak, to jest to. I to jest piękne, bo naprawdę takich artystów właśnie ciężko znaleźć, bo wiadomo, każdy twierdzi, że jest indywiduum i nie jest skory do jakichkolwiek, wiesz, tam układowości. Za oknem nie wychodzę z moknem, wszystko nieistotne, wszystko czego dotknę pęka w rękach kryszko. Tylko ta muzyka jest, przestaniesz nieczysta, blizna, podobno dodaje szlachetności, przynajmniej... Focus, który ci najbardziej kawałek z tej najnowszej płytki się podoba? Który jest najbliższy twojemu sercu? Czyjej? No waszej, tej Rekontakt. Nastroje, bardzo mi się podoba, ponieważ łączy beat, który lubię, z tekstem, który mi się udało napisać fajny. I generalnie cały nastrój jest taki, że mam jego wizję, jakby teledysku nie zrobić mi teledysku do tego, bo moja wizja rozpierdala. Ale nie, śmieję się. Generalnie ten kawałek mi się najbardziej podoba, tak samo jak Straty po obu stronach. To jest taki, są takie kawałki, które nie łapią na koncercie, ponieważ są takie dosyć, wiesz, nostalgiczne, takie przemyśleniowe. Natomiast dla mnie i dla Sebastiana jest to takie trochę właśnie, że trochę się wyżygaliśmy emocjonalnie w tych akurat kawałkach i dla nas te są jakby takie bardziej bliskie nam. Dobrze? Zgadzasz się? Rach, jakie jest twoje zdanie na temat osób, które posiadają twoją twórczość na płytkach, ale mimo to słuchają MP3 niekoniecznie z legalnych źródeł? Wiesz co,
ja sam jakby szanuję artystów, których płyty mi się podobają i jeśli wiesz, no, jest album, który na to zasługuje, to idę do sklepu, go kupuję, nie? Ale zdarza się tak, że sprawdzam go wcześniej w internecie, choćby na YouTubie, bo wiadomo, że dużo płyt jest odpalonych za free i wydaje mi się, że to jest taki, że to jest właściwa jakby droga, nie? No jeśli odsłuchuję czyjąś płytę, stwierdzam, że ona jest spoko, to idę, kupuję i wtedy doceniam ten kunszt, ten talent, nie wiem, tą postać, prawda? Dotyka mnie trochę, jak ludzie właśnie, wiesz, mają za darmo, odsłuchują, mówią, że to jest super, ale i tak nie są w stanie wydać tych 25 zł czy 30 zł, to co jest śmieszną kwotą tak naprawdę, twierdzą, że nie mają pieniędzy, no to wiesz, a za chwilę idą na imprezę i udają stówę podczas jednego wieczoru, więc jakby takie tłumaczenia nie docierają do mnie. Wiadomo, jestem w stanie zrozumieć skrajne przypadki ludzi naprawdę z jakichś biednych rodzin czy coś takiego, wtedy nie mam do nich żalu, bo rozumiem ich sytuację, ale cieszę się, kiedy przyjdą potem na koncert i z nami pod sceną, wiesz, korespondują, więc to jest jakby dla mnie taki substytut mniejszy, ale jestem w stanie to zrozumieć, że to stąd wynika, że wtedy jest rzeczywiście brak pieniędzy. A jakie jest wasze subiektywne zdanie na temat powrotu Kaliber 44? Czy wiesz co, czy ja szczerze powiedziawszy czekam z niecierpliwością, bo jestem ciekaw, co chłopaki na dzień dzisiejszy zrobią. Wiesz, kiedyś zawsze lubiłem słuchać ich jakby dokonań i mam nadzieję, że mile zaskoczą. No, trzymam kciuki. Potwierdzam. Potwierdzasz. Gdzie jest Nemo? Kto to jest? Gdzie jest Nemo? Chyba poszedł szukać, nie wiem. Dobra. W sumie to wszystko, dzięki.